Witam Was. Dzisiaj Wam pokażę kolejny przepis na coś słodkiego, można powiedzieć, co można sobie przekąsić, zrobić samemu sobie w domu. Dzisiaj robimy, no w sumie mogłoby to nazwać batonikami, jakbym to ułożył w takie formy kwadratowe, ale zrobię z tego po prostu takie kuleczki, wydaje mi się, będzie szybciej. Do tego będziemy potrzebowali daktyle. Tutaj mam 200 ml daktyli. To są daktyle suszone oczywiście. 50 ml jurków kokosowych, 70 ml migdałów, 50 ml pestek dyni i gdzieś takie niecałe 100 ml pestek słonecznika. I do tego będę jeszcze już dodawał 3 marakuje, ale marakuje możecie sobie zastąpić też z każdym innym owocem. Przykładowo bardzo fajną kombinacją jest też jabłko cynamon. Można zrobić typowo orzechowy. Tutaj też znowu no, jest masa tego. Można i z rodzynkami zrobić. No, jak fantazja komu zadziała. Ja robię dzisiaj tropikalne. Także dzisiaj będzie tropikalny owoc. Można i z morelami przykładowo. Też fajnie wyszedł raz. Także zaczynamy. Bierzemy to sobie wszystko do blendera. Wrzucamy. Tak jak leci. Wszystko po kolei. I do tego jeszcze teraz trzeba będzie tylko te marakuje przekroić. Je wyłyżeczkować, że tak powiem. Tak to wygląda w środku. Jak jajeczko. Idę po łyżkę. Dobra. I teraz to sobie dajemy tutaj. Bardzo proste, taka fajna ta zostaje po tym, pusto. Dobra, wrzucę najpierw wszystkie trzy i później będziemy dalej robić. Dobra, mamy to wszystko już tutaj w środku. I teraz będziemy to sobie miksować. Ja nie dodaję tutaj nigdy wody do tego, dlatego jest troszeczkę sportu z tym, żeby to wymiksować. No chwilkę trzeba to pomęczyć, trzeba mieć mocny blender albo robić przerwy, bo się to może źle skończyć. Oczywiście dla blendera. Dobra, mamy teraz taką masę już. Teraz jest taka spójna masa. Dobra, mamy taka masa, teraz się już z tego zrobiła. Tak fajnie to przemlać. Czasami można to podzielić na pół, troszeczkę po prostu ubrać, żeby tego blendera nie zamęczyć. Dobra, ja to najpierw tutaj powyciągam, bo to chwilkę też zejdzie, bo to się poprzyklejało oczywiście do tego szkła. Dobra, mamy to. I teraz żona porobi sobie kuleczki. Ona lubi takie rzeczy turlać. Także teraz robimy sobie takie kuleczki. Można by było zrobić z tego takie batoniki, że takie, no ale to trzeba by mieć taką foremkę, żeby to po prostu fajnie jakoś ugnieść, bo tak to kwadratowo to jednak się lubi rozpaść albo czymś to przykleić, żeby to było jakoś porządne. Dobra, mamy gotowe kuleczki. Można normalnie sobie teraz nimi zajadać. Jak widzicie, można robić też różne figurki. Można coś fajnego poukładać z tego. Przy okazji będzie jeszcze ciekawiej na waszych stołach. Także widzicie, chwila, moment, jest to gotowe. Najdłużej, no to trzeba to zmielić. To najwięcej czasu na to schodzi.
I mamy takie tropikalne, fajne kuleczki. Dają nam masę energii. Są surowe, no bo trzeba uważać, żeby tego nie zagrzać w tym blenderze. To też jest ważne. Robić te przerwy, bo to się nagrzewa w tym blenderze. Jak to przegrzejemy, już nie będzie to surowe. Dlatego chwilkę pomielić, przerwa, chwilkę pomielić, przerwa. Troszeczkę czasu sobie na to wziąć. Powiem wam coś takiego. Gdzieś taki pasek, tylko spłaszczony w sklepie. Gdzieś koło 4 zł widziałem coś podobnego w tym stylu. Ale to jeszcze i tak nie leżało koło tego. Bo to już jest takie bardziej suche, twardawe. Tutaj jeszcze jest to troszeczkę świeżości. W tym jest to takie, no takie żywe bardziej. No. Także tak możecie sobie znowu coś słodkiego zrobić. Kolejny fajny przepis. Także do kuchni, do roboty. Zrobić coś dobrego, zdrowego, a nie tylko się objadać jakimiś niezdrowymi rzeczami. Także tyle na dziś i pozdrawiamy.